Hej, zapraszam Was dzisiaj na pierwszą część kosmetycznego podsumowania minionego roku, czyli na ulubieńców roku właśnie. Dzisiaj jest pierwsza część, czyli podsumujemy sobie całą pielęgnację, a w sobotę przejdziemy do makijażu i zarówno jeden, jak i drugi film to jest już takie the best of the best. Po prostu z każdego miesiąca wyciągałam to, co najlepsze i jeszcze kilka innych ciekawostek, które po drodze gdzieś tam się u mnie przejawiały, a może na kanale się nigdy nie pojawiły. I ja wiem, że do ulubieńców roku ja zawsze się ładnie ubierałam, taka byłam bardziej wystrojona, ale powiedzmy sobie szczerze, 2020 był niekwestionowanym rokiem noszenia dresów, więc ja nie mogłam tego roku podsumować w niczym innym jak w dresie właśnie. Ale jest odświętny, elegancki, czarny dresik. Jeżeli taka tematyka Was interesuje i chcecie zobaczyć, jakie kosmetyki do pielęgnacji twarzy, włosów, ciała według mnie zasługują na miano tych najlepszych w minionym roku, zapraszam do oglądania dalej. Chciałoby się rzec, zacznijmy od pielęgnacji, ale dzisiaj wszystko będzie o pielęgnacji. Także zacznijmy od pielęgnacji twarzy, później będzie ciało, później będą włosy, a na koniec jakieś ewentualnie akcesoria. I dalej, niezmiennie od wielu lat, właściwie nastu lat, moim ulubionym sposobem zmywania makijażu z twarzy przynajmniej jest używanie takiej szorstkiej rękawiczki i mydła. O tym już mówiłam i w poprzednich ulubieńcach roku i na pewno wiele razy na kanale. To się najlepiej sprawdza na mojej cerze, nawet jeżeli nie mam czasu przez jakiś okres, tak, jakieś przez, nie wiem, tydzień czy nawet kilka tygodni porządnie zadbać o tę cerę, to i tak nic się złego nie dzieje i nie pojawiają się żadne zaskórniki, kiedy trzymają się tylko metody właśnie zmywania makijażu w ten sposób. Natomiast są takie zarówno makijaże, jak i sytuacje, w których cera wymaga porządnego oczyszczenia i wtedy sięgam niezmiennie, no chociaż nie no, czasami zmiennie, czasami ten produkt był wypierany przez inne, ale to jest taki produkt, do którego ja zawsze wracam z podkulonym ogonem i wiem, że to jest taki pewnik, który mi nigdy jeszcze nie zawiódł i to jest Glow Matte Cleanser z marki Pixi. I to nie można powiedzieć, że to jest żel do mycia twarzy, bo to jest tak naprawdę błotko. I to mi się zarówno świetnie sprawdza przy foreo, jak i przy jakby samotnym myciu, jeżeli nie używam żadnego urządzenia. Po prostu dogłębnie, dodatkowo oczyszcza tę cerę. Wiem, że na 1000% nie mam już żadnego makijażu zostawionego, że jest też wykonany delikatny peeling, bo tutaj mamy kwas glikolowy, który dodatkowo właśnie tak stopniowo, powiedzmy, bardzo delikatnie jeszcze złuszcza ten naskórek. On zawsze u mnie w kosmetyczce, nawet w zapasach musi być. Mogę go na jakiś czas, wiecie, zastąpić innym żelem, który też mi się sprawdzi, który wykończę, ale no jednak do tego będę wracać cyklicznie. Jak powszechnie wiadomo, dobry makijaż zaczyna się od porządnego demakijażu, no i właśnie ten produkt mi w tym porządnym demakijażu pomaga. Ja ogólnie też bardzo lubię tonik z tej serii z Pixi, czyli ten Glow Tonic, właśnie też z kwasem glikolowym, tylko jak już mówiłam, w którychś tam ulubieńcach miesiąca szukałam zamiennika, który zrobiłby mi to samo, czyli wygładził mi cerę, zwężył widoczność porów, przy okazji nie uczulając na słońce. No i taki tonik znalazłam i jest on wręcz idealny na miesiące letnie, bo jest to tonik chłodzący. To jest Murad, to jest Clarifying Toner, to jest tonik właśnie z oczarem virginijskim, który chłodzi twarz. Co, no mówię, no latem jest fajne, zimą, kiedy może nie macie trochę chłodniej w pokoju i nałożymy ten bardzo zimny produkt na twarz, nie jest to do końca świetne, ale efekt, jaki robi, jest powalający. No jak widzicie, od tam kilku miesięcy, jak go używam, zużyłam może 2/3 opakowania. To jest tonik, który zwęża pory, przeciwdziała niedoskonałościom, mam wrażenie, że też pomaga się trochę uporać ze skórnikami. Ogólnie robi wszystko to, co też robi dla mnie tonik z Pixi, oprócz tego czynnika uczulającego na słońce. To jest ogólnie tonik przeznaczony bardziej do cery tłustej lub takiej, która boryka się z dużą ilością niedoskonałości. Ja takiej cery nie mam i obawiałam się na samym początku, że może mnie po nim wysuszyć po prostu, że cera będzie sucha jak wiór. Nic takiego się nie stało, także powiedziałabym, że jest oprócz tego, że skuteczny, to jeszcze delikatny dla cery, czyli dwie właściwości, które chyba w kosmetykach szukamy. Także zwężenie porów, tonik. Jak już jesteśmy przy Muradzie, to od razu też Wam polecę taki punktowego mordercę dla niedoskonałości. Jeżeli gdzieś tam szykuje mi się przedokresowa niespodzianka, właściwie bomba bardziej niż niespodzianka, albo coś sobie wydziubię i to jest bardzo zaognione, to wystarczy, że na noc nałożę bardzo, 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 bardzo małą ilość i w bardzo ograniczonym obszarze tego produktu i on albo będzie wyglądał po prostu o 180 stopni inaczej, po prostu lepiej,
albo będzie już na dobrej drodze ku zagojeniu się. To jest bardzo mocno wysuszający środek. To jest coś, co uspokaja takie właśnie bolące bomby. Natomiast warto pamiętać o tym, że jest to bardzo, bardzo wysuszający produkt. Dlatego tak zaznaczyłam na samym początku, że używam go w najmniejszej ilości, bo na samym początku, jak to osoba, która nie zna umiaru, nakładałam go, wiecie, no jeszcze na bokach, nie, żeby na pewno zadziałało. No i później skutek był taki, że po zagojeniu się już tej niedoskonałości, ja miałam taki centymetrowy obszar pokryty suchymi skórkami i ogólnie wysuszony na wiór. Także już się nauczyłam, że mniej znaczy więcej, że mniej jest lepiej, zwłaszcza właśnie przy tym produkcie, bo później nie będziemy się borykać z już nie niedoskonałością, a z mocno przesuszonym i łuszczącym się obszarem skóry. Także mała ilość, tylko punktowo właśnie jakby na sam szczyt tego nieprzyjaciela i już po jednej nocy jest w stanie zrobić naprawdę ogromną różnicę. No i przez to, że jest to produkt przezroczysty, jest to żel przezroczysty, to można go też używać w ciągu dnia, czyli jak chcecie, wiecie, na dzień jeszcze dodatkowo wzmocnić to jego działanie, bo borykacie się z czymś naprawdę upartym, to też można go nałożyć, poczekać, aż on wyschnie i na to nałożyć makijaż. Wiecie, to nie jest żadna biała maź, to się później nie odznacza, także bardzo skuteczne. Tylko właśnie trzeba pamiętać o tym, żeby nie przesadzić. Jak teraz porządnie oczyszczona i stonizowana, to możemy przejść do tego już właściwego nawilżenia, ujędrnienia i ujednolicenia kolorytu. I to wszystko zapewniają mi następne produkty. Pierwszym z nich jest absolutne cudeńko i to jest dosłownie wypełniacz załamań skóry. I to jest Divine Secret Serum z Samarite. To jest produkt, którego ja jestem już na trzecim opakowaniu, bo jak zaczęłam go testować, to nie mogłam po prostu się od niego odkleić. I na dekolcie zrobił u mnie największą robotę. To jest takie mleczne serum, które raz, że nawilża, a dwa, że ujędnia, a trzy, że właśnie wygładza zarówno strukturę, fakturę skóry, jak i jej koloryt. No bo też ma zadanie właśnie wyrównać jakieś tam plamy pigmentacyjne. I to jest ogólnie taki produkt, którego największe benefity zauważymy, jeżeli będziemy go używać co najmniej 28 dni. Już po tych 28 dniach to już w ogóle będzie mi chodziło, ale minimum 28 dni tyle potrzebuje, żeby zadziałać swoją magię. No i u mnie, no mówię, na twarzy może nie mam takich konkretnych załamań, żeby było aż co do wygładzenia, ale tutaj zauważyłam właśnie ujędrnienie, takie napięcie tej skóry, to, że właśnie wyglądała po prostu tak ładniej po prostu. Czasami tego się nie da określić, ale po prostu widzicie, że coś wygląda ładniej i tak samo ta właśnie cera wyglądała. No a dekolt się wyprasował. Tutaj przy tym serum z Samarite znowu muszę zwrócić Waszą uwagę na jego magiczny skład, bo tu jest, uwaga, 0 olejów, 34 naturalne ekstrakty, 61 aktywnych składników, w tym 9 peptydów i witamina C. Także nie dość, że ładnie wygląda, to cuda robi z twarzą i jest też piękne, jeżeli chodzi o wnętrze. Także można powiedzieć, że to jest nawilżenie i napięcie skóry i przy okazji też trochę ujednolicenie, ale takie porządne ujednolicenie i takie naprawdę widoczne pozbycie się nawet mocnych przebarwień, takich powstałych zaraz po zaleczeniu niedoskonałości, jak i takich już, które są na skórze jakiś czas, zapewniło mi serum z Veolia Botanica. To jest Focus Pigmentation Essence, czyli właśnie serum, które ma za zadanie konkretnie rozprawić się z przebarwieniami na cerze. I tutaj też mamy bardzo skoncentrowany skład, bardzo aktywne składniki. To jest niacynamid ze stabilną witaminą C. Tutaj jest kwas AHA, jest wyciąg z aceroli. No naprawdę jeszcze więcej składników, w które już tutaj może nie będę się zagłębiać. Ale wszystko to sprawia, że rzeczywiście konsekwentne używanie ujednolica cerę bardzo mocno. I tutaj, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, ja każdą z tych rzeczy testowałam osobno, jakby w kontekście standardowej pielęgnacji i ze zmienionym tylko jednym składnikiem. Stąd wiem, co jak działa, bo gdybym, wiecie, nagle rzeczywiście zaczęła używać 5 nowych kremów, 3 różnych serum, no to rzeczywiście nie wiadomo, co robi co, ale ja staram się taką właśnie zachować metodę, że wiem, że jeżeli coś nagle się w tej cerze zmienia, czyli się robi bardziej ujednolicona albo wygładzona, wiem, co tę zmianę spowodowało. Także tutaj dzięki temu serum skóra się robi coraz bardziej jednolita, a tutaj wygładzona. Krem do twarzy, który zrobił na mnie w 2020 roku największe wrażenie, to jest krem z It Cosmetics Confidence in a Cream. I on zrobił na mnie wrażenie do tego stopnia, że to jest już moje trzecie opakowanie.
A przy ilości kremów, które ja testuję, które właśnie sprawdzam albo wracam do jakichś już zaufanych, to stosunkowo młody na polskim rynku krem zrobił na mnie tak duże wrażenie, że użyłam już kilku opakowań, to naprawdę bardzo dużo znaczy. To jest krem, który się wręcz idealnie sprawdza pod makijaż. On cudownie cerę nawilża, sprawia, że ona się robi bardzo jędrna, sprężysta i taka delikatnie lepka, co jest właśnie przed nałożeniem makijażu bardzo dobrą rzeczą i przy okazji utrzymuje to nawilżenie przez cały dzień. To, co ja zauważam w przypadku tego kremu najwyraźniej, to jest właśnie to długotrwałe i dogłębne nawilżenie, które nawet jeżeli używam ten krem pod bardzo taki, wiecie, srogi podkład, czyli zastygający, jakiś super mocno kryjący, to ja i tak nie odczuwam w trakcie dnia dyskomfortu, nie odczuwam żadnego wysuszenia. Także jeżeli szukacie idealnego kremu pod makijaż, który wiecie, że na pewno nie spowoduje, że podkład się zważy, to to jest coś dla Was. Właściwie z pielęgnacji twarzy mam jeszcze tylko jedną rzecz Wam do pokazania i dzięki temu produktowi i następnemu tak zgrabnie przejdziemy do pielęgnacji ciała. Chodzi tutaj o filtr 50 z marki Australian Gold. To jest krem, który ma w sobie już odrobinę krycia, i to jest właśnie akurat ta wersja dla ciemniejszych cer i jego używałam, kiedy byłam na Chorwacji, kiedy byłam bardzo mocno opalona. Jak były promocje na tę markę w Contigo, jakoś właśnie po wakacjach, w okolicach września, października, to kupiłam jeszcze tę jaśniejszą wersję. Będę go mogła użyć, wiecie, na początku wakacji, kiedy jeszcze nie będę aż tak opalona, ale ogólnie to i to, czyli dwa filtry z marki Australian Gold, to jest absolutne złoto. To są najlepsze filtry przeciwsłoneczne, jakich używałam w moim życiu. Dlaczego? Już Wam mówię. Dlatego, że niezależnie od tego, o który produkt chodzi, czy o ten do twarzy, który właśnie różni się od tej piętnastki pod tym względem, że on ma w sobie kolor, a ten nie ma, to oba produkty zastygają, są matowe i się nie kleją. Nie zostawiają żadnej poświaty na skórze, są wodoodporne. Naprawdę, to jest to, czego ja zawsze szukałam w filtrach, nawet o tym nie wiedząc. To, jak długo one się utrzymują na skórze i jak rzeczywiście są skuteczne, bo to też warto zaznaczyć, że to nie jest tylko wysoki komfort używania, ale też właśnie ta skuteczność, że nie występuje poparzenie słoneczne. Dodatkowo łatwość w aplikacji, to jak szybko one zastygają, no po prostu stawia je według mnie na piedestale filtrów przeciwsłonecznych. I mam właśnie na tej promocji w Contigo kupiłam jeszcze inne opcje, jakąś tam mgiełkę jeszcze kupiłam. Także ja się bardzo zanurzyłam w tych filtrach właśnie Australian Gold. Jestem zauroczona i nie widzę, na razie na horyzoncie nie widzę powodu, dla którego miałabym zmienić filtry na inne. One są po prostu najlepsze. I są właśnie różne wartości tych filtrów. Tak, jest 15, jest 30, jest 50. Od razu zaznaczę też jedyny w tym momencie dla mnie minus, jeżeli chodzi o te produkty, to jest ich cena. To są rzeczywiście produkty wysokopółkowe. One, no, na pewno ten większy, ta, w sensie większa pojemność, on na pewno przekraczał stówkę, ale wiedząc, ja go kupiłam w ciemno, a potem jak się przekonałam, jakie są świetne, no to właśnie jestem przekonana, że one są warte każdych pieniędzy, ale oczywiście lubimy oszczędzanko, więc warto mieć oczy szeroko otwarte i właśnie też na nie polować w promocji, bo ja dodatkowo właśnie te jeszcze inne produkty z tej marki, z tej serii kupiłam stacjonarnie w Contigo, no właśnie na przecenie, tak? Tam było jakieś, nie wiem, 30% czy ile, także jeszcze bardziej się opłaca, ale ogólnie są warte każdej złotówki. Jak już zablokujemy te wszystkie promienie słoneczne, ale jednak mamy ochotę na odrobinę koloru na skórze, no to z pomocą przychodzą samoopalacze. Ja Wam teraz przedstawię dwójkę najlepszych samoopalaczy, znowu jakie poznałam w mojej karierze, w cudzysłowie, samoopalającej, bo przez jakiś czas rzeczywiście wzięłam sobie za punkt honoru znalezienie idealnego samoopalacza. No i chyba mi się udało. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samoopalanie twarzy, to niezmiennie jest to mleczko z Clarensa. To jest Liquid Bronze Self Tanning? What? Tanner. No po prostu samoopalacz w mleczku. Ja go normalnie nakładam, wiecie, na cerę, na wcześniej nałożony krem, bo inaczej strasznie mi się cera wysusza. Także nakładam krem, a później taką większą ilość po prostu równo wklepuję, zwracając dużą uwagę na to, żeby tutaj przy linii włosów było gładko. I to po jednym dniu, właściwie po jednym wieczorze daje nam taką piękną, złotą, naturalną opaleniznę. Ja też bardzo lubię zapach tego mleczka, taki klarynsowy zapach. A jeżeli chodzi o opalanie ciała, no to już Wam o tym samoopalczu mówiłam. I ja go kupowałam w Rossmanie i to jest dalej to samo jedno opakowanie, które wiem, że było
Później jakoś na promocji i chyba nawet na cenie do widzenia, więc trzeba by go już poszukać w internecie. Natomiast jest to Bitan i to jest ta wersja I Want the Darkest Possible, co nie jest najciemniejszym samoopalaczem w tej marce, bo jak widzicie, to są tylko dwa kwadraciki na cztery, także jest jeszcze opcja ciemniejsza, ale ten samoopalacz już spełnia wszystkie wymagania, jakie ja stawiam samoopalaczowi. Zapach czuć. Nie będę kłamać, ja akurat nie mam nic przeciwko temu zapachowi samoopalacza, nie przeszkadza mi. Dla mnie on pachnie po prostu jak orzechy i okej. Natomiast jest to samoopalacz, który rzeczywiście daje duży efekt już po godzinie, a jeżeli zostawimy go na całą noc, to już w ogóle jesteśmy brązowiutkie jak czekoladki. On zaraz właśnie jak nakładam go wieczorem, rano jak się obudzę, muszę zmyć z siebie tą pierwszą, najciemniejszą warstwę i ta pierwsza warstwa schodzi z taką delikatną, zielonkawą łuną. I to ta zieleń właśnie sprawia, że samo opalenie z tego produktu nie jest pomarańczowe, tylko ta opalenizna jest bardzo autentyczna, taka bardzo realistyczna i wygląda jak cudowna cera. Nawet nie jakoś super oliwkowa, bo ta zieleń nie jest strasznie zauważalna, ale ona po prostu neutralizuje takie pomarańczowe tony, no i wszystko wygląda na skórze przepięknie. Dodatkowo przepięknie się schodzi, tak? Przepięknie się ściera, że nie robią się nawet jakieś plamy nagle, jakieś, wiecie, przebarwienia, nie wiadomo. Nie, on schodzi bardzo równiutko. Jak chcemy przyspieszyć proces, wiadomo, możemy wykonać peeling, ale nawet bez tego peelingu on na skórze utrzymuje się ładnie i równo. U mnie na pewno 2020 minął pod znakiem środkowania na sucho i używania bańki do właśnie masażu antycelulitowego. Taka zwykła, nie mam jej ze sobą teraz, bańka chińska, silikonowa, którą kupicie na Allegro, w każdym innym pierwszym, lepszym internetowym sklepie. I ja konkretnie lubię właśnie te w takim kształcie takiego kubeczka, a nie te wielkie banie, te gumowe. Te gumowe są bardzo ciężkie w obsłudze, one są bardzo twarde, ciężko się je zasysa, a ta silikonowa, gdzie już możemy ją dostać za około 10 zł, nawet stacjonarnie w Contigo też widziałam właśnie taką bańkę, no to jest to samo, tak? To idealnie zwalcza tą skórkę pomarańczową, w połączeniu oczywiście z olejkiem taki masaż wykonujemy i no ja już wam mówiłam to, że w tym roku ja byłam po prostu zakochana w chodzeniu w shortach ze względu właśnie na to, jak bardzo mi się podobało, jak moje nogi wyglądały. Też przez ten masaż bańką. A drugi czynnik, który wpłynął na taki właśnie wzrost zarówno pewności siebie, jak i ulepszonego wyglądu skóry, nie tylko na nogach, ale ogólnie na całym ciele, to jest właśnie taka szorstka szczotka, którą wykonujemy masaż na sucho. I ja przy skórze suchej, atopowej, co właśnie ostatnio dało mi się bardzo mocno we znaki, takie szczotkowanie uwielbiam, ubóstwiam wręcz. Co się sprawdziło i co dalej utrzymuje po tamtym pierwszym filmie, w którym wam polecałam to szczotkowanie na sucho, to jest to, że nigdy już w życiu nie użyjecie żadnego peelingu do ciała. Bo po prostu żaden z tych peelingów nie będzie spełniał waszych oczekiwań, jak tylko spróbujecie tego szczotkowania na sucho. Przy pierwszym szczotkowaniu leciały po prostu tabuny. Ja mogłam usypać się druga z samego tego suchego naskórka. Nie dość, że lubię to uczucie, to lubię ten efekt. Dodatkowo to też właśnie usprawnia krążenie skóry, poprawia wygląd ogólnie każdego elementu ciała, na którym użyjemy, ale też wygładza skórkę pomarańczową. Tak? Pozbywamy się też przy okazji celulitu. I właśnie ta szczotka z Veoli Botanica idzie w parze idealnie z następnym ulubieńcem do ciała i jest to olejek. To jest akurat nówka sztuka, to jest olejek Enjoy the Calmness i on jest z płatkami róży i on pachnie cudownie różano. Różanie? Pachnie różami. I ten aromat tego kwiatu też się unosi na naszej skórze. Ogólnie cała łazienka tym pachnie. Bo to jest tak, że szczotki używamy na sucho, a następnie po wyjściu z wanny czy tam spod prysznicy na mokrą skórę wcieramy olejek. Czyli szczotka na sucho, olejek na mokro i to był mój ulubiony sposób na pielęgnację ciała w 2020. Nie dość, że to jest takie trochę takie puszczenie oczka w stronę leniwców, jak się komuś nie chce specjalnie dbać o skórę, ale chciałoby się być zadbanym, to połączenie jest właśnie idealne, bo olejek bardzo szybko się aplikuje na skórę, jeszcze kiedy ona jest mokra, to tak fajnie to wszystko sunie, a zostawia skórę nawilżoną, taką odżywioną i przy okazji jeszcze ujędrnioną przez użycie szczotki. Także ten zestaw właśnie szczotka i olejek z Veoli to jest w ogóle
cudo nad cudami, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ten olejek z Veoli do tanich nie należy, on kosztuje coś około 90-85 zł. Natomiast no, z mojej perspektywy i jakby chociażby ze względu na fakt, że zużyłam już chyba 4 buteleczki tego olejku, jest dla mnie wart tej ceny, ale gdybyście szukali tańszego, może nie odpowiednika, ale tańszej opcji, to wiedzcie, że w Contigo, w ich marce własnej, czyli w BioLove, też są genialne olejki. Ten olejek też przez wzgląd na to, że jest tańszy, przeze mnie jest wykorzystywany do takich właśnie czynności, jak na przykład ten masaż bańką chińską, bo ja wtedy tego olejku używam dużo i powinno się go używać dużo, żeby ten masaż nie był bolesny i żeby sobie nie narobić siniaków. I jeżeli na przykład chciałabym, nie wiem, coś użyć tej większej ilości tego olejku, czy też, wiecie, tak bardziej liberalnie do wanny nalać, czy cokolwiek innego, to właśnie używam tego tańszego olejku, bo no wstyd przyznać, ale jest mi go trochę mniej szkoda, nie? A jest też bardzo fajnie skuteczny, bardzo ładnie tę skórę natłuszcza. Idealnie się sprawdza właśnie tego masażu antycelulitowego w duecie z bańką chińską. I tak jeszcze notabene, możecie mieć taki zestaw antycelulitowy oferowany przez inną znaną niebieską markę, nie za 600 zł, a za jakieś 30 max. No bo jeszcze wiecie, jakby upolować ten olejek w promocji i kupić tą bańkę chińską oczywiście za jakieś tam kilkadziesiąt złotych może, to rzeczywiście wychodzi to bardzo ekonomicznie, a nie mniej skutecznie niż właśnie ta niebieska marka, bo to jest dokładnie to samo, tylko bez logo, a sorry bardzo, ale mnie bańka chińska z logo kompletnie lata. Także też ten olejek jest świetny i ten zapach. Jeszcze mam tą wersję chyba blueberry, i też jest cudowny, ale to już jest taki owocowy zapach. A to piżmo, ciężki, konkretny zapach. A jak jesteśmy jeszcze w temacie porządnego odżywienia, takiego natłuszczenia skóry ciała, no to też Wam polecę coś bardzo przyjemnego dla portfela przy okazji. I są to takie musy do ciała z BioLove również, tak jak ten olejek. To są musy też nowe, bo w większości przypadków musiałam już kupić nowe sztuki tych produktów właśnie do tego filmiku. I są to musy o, chciałam powiedzieć, smaku, o zapachu ciasteczka, czyli cookie i maliny raspberry. I to są musy, które pachną obłędnie. To ciasteczko to się ma po prostu ochotę zjeść i wy później pachniecie jak ciasteczko. Te musy to są produkty, które bardzo mocno na myśl przywodzą mi Supreme Bun Samarite. To też jest produkt, który ja bardzo lubię. To jest taki bardzo oleisty, mega wydajny balsam, czy ogólnie no właśnie produkt do ciała i do twarzy, którego wyciągamy tylko odrobinkę, rozgrzewamy ciepłem dłoni i po prostu on się zmienia w olejek. I bardzo podobnie zachowują się właśnie te musy z BioLove. Czyli od razu ostrzegam, używamy małej ilości. Ja go wyciągam może, no wiecie, palcem taką jedną dawkę, rozsmarowuję w dłoniach, on się kompletnie rozpuszcza, bo tam jest bardzo dużo olejków i właśnie te olejki później wklepuję i rozsmarowuję na przykład na nogach czy na pozostałych częściach ciała. No właśnie, też są bardzo mocno wydajne. Też ich używam, kiedy wyjdę spod prysznica jeszcze na mokrą skórę. To są produkty, które w 95% składają się ze składników pochodzenia naturalnego. Ogólnie teraz tak do mnie dotarło, że sporo kosmetyków, które znalazły się w dzisiejszym zestawieniu, to są kosmetyki naturalne. A tak się kiedyś przed nimi zbraniałam, prawda? Proszę bardzo. I te musy, jeżeli macie spróbować czegokolwiek do pielęgnacji ciała z tych ulubieńców, to koniecznie spróbujcie tych musów. One są obłędne. No a to ciasteczko, jeżeli lubicie słodkie zapachy, to ciasteczko zawładnie Waszą pielęgnacją, obiecuję. No i czas na kategorię, która na moim kanale pojawia się bardzo rzadko. Jest to pielęgnacja włosów. A jeżeli chodzi o mój ulubiony szampon 2020 roku i myślę, że to się jeszcze będzie, to miano najlepszego będzie się jeszcze ciągnęło przez długi czas, to jest szampon z Yves Rocher i to jest ten koncentrat szamponu. Tutaj mamy tylko 100 ml, ale on jest tak samo wydajny jak buteleczka o pojemności 300 ml jakiegoś innego szamponu. To jest dosłownie no, koncentrat. I ja go używam w ten sposób, że wylewam taką, no nie wiem, ilość, zależnie od tego, czy samą grzywkę, czy całe włosy, ale jeżeli na całe włosy, no to tak powiedzmy złotówkę, gdzie normalnego szamponu używam o wiele więcej. Dodaję trochę wody, tak, mieszam to właśnie wszystko w dłoniach i jak zaczynam nakładać na włosy, to już się zaczyna mocno pienić. I używamy o wiele mniejszej ilości rzeczywiście jak normalnego szamponu, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić. Bo jak zrobicie jak ja, czyli przy pierwszym użyciu odruchowo nalejecie tyle szamponu co zawsze, to nie będziecie wiedzieli, co zrobić z tą pianą i z tym szamponem, który dosłownie urósł na Waszej głowie. To jest szampon porządnie oczyszczający skórę głowy i ogólnie całe włosy.
jak przez kilka dni z rzędu używam na przykład jakichś, nie wiem, produktów, albo suchego szamponu, albo właśnie, nie wiem, kręciłam włosy, użyłam lakieru, cokolwiek i już czuję, że one są całe obciążone i potrzebuję je porządnie oczyścić, to to jest jedyny szampon, który jest mi w stanie to załatwić. To jest już moje drugie opakowanie w ciągu całego roku. No i zużyłam znowu może 1/3. Bardzo dobry produkt, świetny, wydajny, mocno oczyszczający. Do włosów mam jeszcze jeden produkt i jest to odżywka bez spłukiwania, którą Wam pokazywałam w ulubieńcach grudnia. To jest Elsev Dream Long No Haircut Cream, czyli no podobno krem scalający rozwojone końcówki, ale w to nie wierzymy, tak jesteśmy realistami. Co on robi natomiast, to jest cudowne właśnie odżywienie, to jest takie, wiecie, dociążenie tych włosów. Ja już mówiłam, że one po użyciu tego kremu wyglądają jak na stylizowane przez fryzjera. Jego używamy na mokre włosy i normalnie sobie później te włosy układamy, suszymy suszarką czy cokolwiek innego tam robicie z włosami. I bardzo lubiłam też tę odżywkę do spłukiwania z tej serii, ale jednak przy leniu to wersja bez spłukiwania jednak wygrywa i też ta odżywka, czy tam też krem zmniejsza elektryzowanie się włosów. I też czasami jak włosy są po prostu nie do ogarnięcia, to też używałam go w takiej już o wiele mniejszej ilości, wiadomo, ale też od razu na suche włosy, tak żeby przeczesać po końcówkach, żeby właśnie one trochę się tak dociążyły i już tak nie latały swobodnie wszędzie. Także ogólnie bardzo fajna sprawa. I już ostatni ulubieniec na dziś i jest to też produkt do włosów, właściwie jest to przyrząd do włosów. Jest to szczotka do suszenia. Ona się już na kanale kilka razy pojawiała. To jest płaska szczotka z marki IQ, która, jak widzicie, ma taki wycięty X i przez ten X odprowadzany jest nadmiar ciepła z suszarki. Przy Get Ready With Me pokazywałam Wam, że właśnie resztę włosów, w sensie oprócz grzywki, resztę włosów suszę właśnie na tej szczotce, co nie dość, że sprawia, że to suszenie jest bardzo szybkie, a po drugie od razu już te włosy są wygładzone i nie widzę potrzeby używania prostownicy, gdzie jeszcze, wiecie, jak nie suszyłam na tej szczotce, to tam, no, przejeżdżałam po całym włosie, po całej chustce, po prostu jeszcze dodatkowo tam dopracowywałam fryzurę prostownicą. Przy tej szczotce kompletnie to odpada. I to jest akurat szczotka plastikowa, ale ja się przy tym nie upieram, ja po prostu chcę z Waszą uwagę zwrócić na taką płaską szczotkę. To jest szczotka typu paddle brush, o ile się nie mylę. I właśnie takim narzędziem prostujemy i suszymy włosy jednocześnie. Świetna sprawa, musicie tego spróbować w 2021. I na dzisiaj to już wszystko. To byli wszyscy moi pielęgnacyjni ulubieńcy 2020 roku. Dzięki tym kosmetykom zarówno moja twarz, ciało, jak i włosy prezentowały się wyśmienicie i na pewno wielu z tych produktów będę jeszcze używać w nadchodzących miesiącach. Dajcie mi koniecznie znać, jacy byli Wasi ulubieńcy z całego roku 2020, ale tylko pielęgnacja. Pod tym filmem tylko pielęgnacja. Jeżeli macie też do polecenia jakieś fajne filtry przeciwsłoneczne, tylko właśnie takie, które zastykają i się nie kleją, albo nie wiem, jakieś fajne serum, albo, no nie wiem, coś, co się Wam sprawdziło najlepiej w tym minionym roku, walcie śmiało, uwielbiam Wasze sugestie pod filmami z ulubieńcami. Oczywiście, jak zawsze, w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć i tam są też informacje na temat mojej biżuterii, bluzy, paznokci, wszystkiego, także do opisu Was zapraszam serdecznie. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędzicie ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry. I przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę, a ostatnio pojawiły się takie dwa filmy. My się widzimy już niedługo, bo w sobotę i wtedy podsumujemy sobie najlepsze kosmetyki do makijażu z 2020 roku. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!